Witam Was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone. Tym razem będzie Hercem na bójka, a nie Rana. Ale oczywiście kontynuacja areny pokażę Wam. Najpierw, dopiero potem to. Karczemną bójkę tydzień temu nie nagrywałem, ponieważ była zbyt kiepska, bo to było na zasadzie stronnicy o koszcie 7 wzwyż mogą być używani, czyli tak naprawdę kiepska moim zdaniem była, ale dobra, na portale to czemu by nie? Jeszcze tylko zobaczę, czy jest wszystko ok, wszystko jest ok. Dobra, zaczynamy. Aż tylko zobaczę, bo łowcem lub bojownikiem, dobra. Zbieram sobie na 10 pakietów, żeby potem nagrać jeszcze opening przy okazji. Halo? Dobra. Jak będzie było, to by było niższy poziom. I zobaczymy, ile zagramy. W razie czego, no to najwyżej wojownikiem sobie poza odcinkiem zawalczę, wygram raz i tyle. Kurde, mogę wybrać wojownika. Wybrałbym Mirror Match i zobaczymy, wtedy byśmy zobaczyli, kto ma większy toblek. Powodaj, że zniknięcie. Jakoś nie chcę zniknięcia za drogie. Ogłuszenie, o! To jest okej. Taka tańsza wersja, tylko że nie na wszystkich, a na jednego. Oczywiście to. Żeby tam pierdolone to sobie nie włączył przypadkiem. Dobra, zobaczymy. Niestabilny portal. No, zgadzam. No, kurczę blady, powiedziałbym. Okej. Okej. Może nie być. Dobra. Czyli koleś tak nieciekawie gra, raczej tak sobie, więc możliwe, że będzie miał top decki. Dosyć mocne, bo przeważnie z idiotami przegrywam. Czyli gdybym grał sam ze sobą, to bym ze sobą przegrał. Możliwe. Skoro z idiotami przegrywam, to... Dobra. Dobra. To jest taka notatka na początku filmików. Przywitanie się jest. Zaprezentowanie w co gram jest. Autopocisk jest. I tylko tak sobie zaznaczam. Jeszcze tylko jedna przegrana, opierdzielenie, że jak nagrywam, no to chujowo gram. Potem znowu jedna przegrana, powiedzieć, że ma top deck. Potem wygrana, powiedzieć, że było easy. Wszystko zaplanowane. Daj twoje broni, plus 1-1. A to w następnej. Wolę mieć broń 1-2, żeby mieć potem 2-3, niż 1-1 i mieć 2-2. Bo wtedy jakby jeden ładunek więcej. Jeden ładunek więcej napierdziela 2 zamiast 1. Uważaj, bo się uda z tyloma niestabilnymi portalami. To. Zobaczymy jeszcze, co mamy w portalu. Tego nie cofnie raczej. Proszę. Dziękuję. Kurde, niestabilny portal. Kto by się spodziewał? Chociaż mógłbym walnąć. No, mógłbym walnąć, to była głupota lekka.
Chociaż z drugiej strony mam na to. I się troszeczkę może nawet przydać. Ale najpierw zobaczę, co mam w S-portalu. No. Tylko, że on ma 4 życia, a tam ci mają 4 ataku, więc tak niezbyt. Wiecie co, jakoś wolę tego zabić. Wiem, że go nie cofnę, no ale jakoś tamten mi bardziej przeszkadza. Będzie by przeszkadzał. Nie gadaj, że będziesz mieć pilata. A, dobra, gorilla, kapanka, no to możesz mieć. Możesz sobie, pani, mieć. Fala płomieni. Fala płomieni. Fala płomieni. Nie, no dobra. Twoi pozostali. Dobrze, że... Może najpierw zabiję. Bo jak zbufuję rannego stronnika, no to by było nieciekawie. Mała armia od Haribo. Czy on mnie zabija? Ma 8 na stole. By musiał jeszcze mieć 6. Kula ognia. O, fuck. Powiedz, że masz jeszcze takiego drugiego. Daj twoim stronnikom. Uważaj, bo się to przyda. Kurde, już myślałem, że może fala pomyśleć, żeby pokazać, że jednak się opłaca tradować. Ale wiedziałem, ja to wiedziałem, że jeśli koleś będzie bić w twarz, no to oznacza, że wygra. Tego masz zabić. 3 życia mam, 3 życia mam. Dobra, to jest taki pewniak. Tak naprawdę wszystko. Jest pewniakiem. I nie dam ukrycia. No to był debilizm. Twoim stronnikom ukrycie. I przypadkowo to używam. Wyciszenie. Broń 4-2 albo 5-2. Czekaj. Jeśli mi się uda wygrać, to by było zajebiście, bo bym pokazał mu, że jednak się opłaca tradować. Właśnie czasem chcę takich kolesi nauczyć, że nie zawsze się opłaca bić w twarz. Znaczy, może poprzedniej tury, swoją ostatnią turę, może nie spieprzył, no ale... Ze mną nie ma żartów. Spier... uciekaj. Nie chciałem powiedzieć spierdzielaj. 16... 26, 27. Tak? 10, 27. On ma 28. No.
Ty nie gadaj, że portal będzie mieć 5. A, i ta karta, którą wydropię, też będzie mieć 5. A, dobra, skoro będę mieć 10 man, to nie mam problemu. Zadaj 3 obrażenia i dostań 3 pancerza. Tak się zastanawiam, że z tym to troszeczkę słaby pomysł był. Kto śmiał lugawić tę pradawną ziemię? Ja. Za cesarzową! No to do roboty. Nie mogę. Nie chcę tracić prowokacji. Za cesarzową nie jest. Jak to jest? To jest bardzo prawidłowy cel. Dobra, w następnym go zabijam, no chyba, że boję się trochę o top deki. Teraz go zabijam, więc mam nadzieję, że takiego mocnego top decka nie będzie miał. Ja się wkurzę, jeśli na serii będzie mieć coś. Dobra. Avk is coming? Ale zobaczcie. Ujawnij stronnika z każdej talii. Jeśli stronnik kosztuje więcej, cofnij tego stronnika do twojej ręki. No troszeczkę za dużo tych portali, żeby to się dało. Ale dobra, za krótki odcinek to. No. Z kolei tak mam jeszcze tym, no to pokażę wam wojownika z tymi S-portalami. Powiem tak, bym przegrał, gdyby on tradeował. Tak mi się zresztą wydaje. Bo miał kilka opłacanych trade'ów, załóżmy ten pierwsza tura mocno spieprzył. Tak naprawdę gdyby chociaż tego to trade'ował, to by wygrał. Bo ja miałem tego 3-2 i tym 3-2 zabijemy jemu tego wkurzotrona, a potem jeszcze kogoś tam. Więc tak naprawdę tylko tym spieprzył sobie. Bo gdyby walnął, to by stracił boską tarczę i ja bym mu cofnął i co? Zabił mi, a zostanie cofnięty. Dobra, kontra. Moc specjalna, moc specjalna. Nie mów, że masz za darmo stronnika. Fajnie było, gdybym ja zaczął pierwszy. Dobra, ten jest okej. Bo nie kontroluje mecha. O! To jest dobra kontra. Otrzymuję się za każdym razem, gdy przeciwnik rzuci zaklęcie. Oj, kurde. Oh fuck. Oh fuck. To by było nieciekawe. Ale to by była ciekawa odpowiedź na tego 1-4. W twarz za 2 mnie nie boli w ogóle. Dobra. Tego, proszę. Tyci płet. No już myślałem, że tyci płet zagruje go. Co robi tyci płet w karczemnej bójce? Karczemna bójka jest dla niego zbyt brutalna. To jeszcze dziecko. Tyci płet, zastępca ognika. Takie same staty, ale lepszy. Bo nowszy. Tyci płet, 10% szans do krita, czyli 2 obrażenia. Toś mi się wydaje, że jakbym to urzucił, to by tyci płetwa walnęło. Aha. Nie, można i też... Tak. Dobra, najpierw coś wezmę. O, panie...
z portalu. Portal? Nie, bo ten będzie bić jeszcze. Dobra, dobrałem jedną kartę, jest jak najbardziej ok. No, co on chce rozwalić? Czy tego po lewej dobrać mi kartę, czy tego po prawej i zrobić dobry plan? Zrobić bardzo dobry trade. Zabiję tego w tego i to rzucę. O, wezmę na tego. Ale z tym będzie przepierdzielenie. Przepierdzielone będę mieć tym. A okrzyk bojowy od kogo? Oprócz od nikogo. Wątpię, żeby coś mieć. Żeby coś miał. Zagonił. Nie no, teraz będzie mieć portale za jeden. Kula Limperatu Tarlisian. Może jeszcze jas... Jesera. Dobra, to jeszcze nie jest... Ocie panie, to on jednak coś miał. Ciekawego jeszcze z tego S-portalu. Jakiś sekret, no. Za trzy? To nie wiem. Ale to co on ma? Dobra. Za 7 w sumie, to tak nie ciekawie. Gdyby był za 6, to by było ok. Dobra, mam nadzieję, że nie ma zadaj 2 punktów obrażeń stronnikowi o koszcie 1. Ten 2-4 może być, on kosztuje 3 chyba, jeśli dobrze pamiętam. No 3. Ty, chociaż w sumie tyle dobrał kart i tak dalej, no ale nie jest tak naprawdę źle. Zobaczcie teraz nawet na ilość kart w ręku, na stole. Ja tego użyję, żeby zabić mu tego 2-4. Dobra, nie jest źle. Przynajmniej stracił jedno zaklęcie stronnika. No, w sumie można powiedzieć, że wyszedłem w miarę na prostą. Tak, myślałem, że on więcej dobrał. Dobra. Czyli w sumie na serio nie jest źle. Jest ok nawet. Ma na pewno 2 portale. Trzeci to nie wiem, czy portal, czy coś innego. Ja w sumie zaraz się dowiemy. A nie! Ty, to zajebiście. Okej, mi się tam podoba. Dobra, jakby tu zagrać? Czy liczyć na to, że coś trafi?
Dobra. No, jest w miarę okej. Jest stabilnie. To troszeczkę pierdzielam, ale to jest bardzo dobrą kontrolą na to. Dobra, co on może mieć? Proszę, cofaj, cofaj, cofaj. Nie cofa. Kurde, no tego nie zabije. Bo ten oberwie. Dobra. On tym 2-2 walnie w tego 2-1. Jeśli nie walnie, no to się... No to będzie ciekawie, bo będzie dla mnie dosyć dobrze nawet. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. No chyba, że walnie w tego 3-3 i to zablokuje. Gdzież to było głupota? No powiedziałbym, że mam chwilową nieciekawą sytuację. Teraz tak naprawdę wojna top decku, którą wygrałem. Spierdzielaj. Tyle, co ja taki ucieszony, zaraz, kurde, nie wiem, doktor Boom. Albo poskramiacz fal. Za cesarzową, za życie dajną. Znaczy, za życie dajną, czy ona to mówiła? Nie wiem. Ale tam je rozwala, no już druga karczemna bójka i to dostaje. Aha. No, może trochę mam. Do tego się nie opłaca w ogóle atakować, bo co mi to da oprócz niczego? Raczej nic. Teraz tylko face the place. Chociaż czym? Moc specjalną mam niestety nie do tego. Dobra, muszę dostać jakąś dobrą kartę. Na przykład tego. Niestety muszę to zagrać w taki sposób. Tego 2-1 jeszcze nie zabijam, bo wolę, żeby coś jeszcze użył. Tym 5-3 zaatakuje 7-5, to raczej oczywiste. O, fuck. A nie, Furia Wichru, chociaż nie, mi strajduje dwóch. No... Nie, no jaja sobie robisz. A jeszcze może daj mi jakieś zaklęcie. Dobra, on ma dwa portale, czyli ja dostanę dwa. Ty, na Fatik idziemy. Gdyby to nie było, to może jednak opłacało się tam to używać.
Dobra, masz to. Ja, co za gunwo. Masz to mnie zabija. Ma równo dziesiątkę, znaczy ma równo dziesiątkę, no to 12. Dobra, muszę mieć jeden obrażeń. Musi mi zadać tylko jeden obrażeń. Dodatkowo, z ręki. Ale panie, co to jest? Znaczy ten 4-5 to jest ok. On jest ok, akurat. Ale ten 2-1 no bez przesady. W kurwotron. Czekajcie, gdyby nie strajdował mi, to bym wygrał. Wystarczy, że mi chociaż jednego nie striduje. Zobaczymy. Kurde, musi trenować. Skubany. To mnie wygra, bo tak naprawdę 15. Czekajcie, 15 właśnie. 15. 10, 12. 14. Będę mieć znowu jeden życia. Ha, ha. Dobra. Tośmy się pośmiali. 13 obrażeń. Musi mieć jeden obrażeń. Jeden obrażeń. Mała szansa, że nie ma tego. Bardzo mała szansa, więc można powiedzieć, że już chyba przegrałem. 3. 8. Ja też będę mieć. One of Lethal. Dobra, teraz kto ma większego farta? Chwilwo on. Tym się na szczęście podleczę, więc nie jest aż tak źle. Kurde, ile trwa ten odcinek? Dobra, 8 kart mam. 9 dostaję od niego. Dobra, więcej nie może mi dać kart. O, 6. Jeszcze 3. Uważaj, bo się uda. O, to by mu przeszkodziło na pewno. Kurde. Gdyby to było wcześniej, to bym już wygrał. Aj, szkoda, szkoda. Dokładnie. Dobra, szybko, szybko.
Dobra, i tak by się nie udało. Gdyby on wypadł wcześniej, kurde. Dobra, trudno się mówi. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara. A, i pakiet otworzę przy openingu jednak. Z kolei tak będę miał 10 kart, więc nara.